Witajcie ludzie z tej strony Krzyży, a to jest kolejny odcinek The Binding of Isaac Heretics. Zagrałem sobie ponownie osobą postacią, jeżeli wrócimy na to samo co ostatnio lub za pierwszym razem. I taką też był Isaac. Tylko z ciekawości zobaczę. Co my tu mamy? I tak zmieniamy, tak jak mówiłem. Jeżeli powtórzyła nam się postać, to wracamy i losujemy jeszcze raz. Nim na pewno nie graliśmy, to... Judas. O! Myślę, że mi skraszowało przez sekundkę. A może był nawet mały lag. Mamy My Reflection, to na pewno. I Coal. Okej, czyli chcemy jakby, żeby... Nasze łzy dłużej się utrzymywały w powietrzu, bo wtedy same się zwiększają i jednocześnie zwiększa się ich damage. Zobaczmy co na pierwszy. Drapnął nam bomby. Ale mamy już trzy, to takie mało użyteczne. Solhead się przyda, przez to, że mamy tylko jedno czerwone serduszko. Ale szczerze mówiąc, lubię mieć mało czerwonych serduszek, więc nie narzekam na ten fakt. Judas jest akurat bardzo dobrą postacią. Znam was? Nie jestem pewien, czy kiedykolwiek z tymi walczyłem. Oni nic szczególnego nie robią. Po prostu podążają i mają niedorzeczne rozmiary. Double trouble. We don't want dingle. Fajnie byłoby. A ciężko mi powiedzieć, kogo lepiej najpierw zaatakować. Bo z jednej strony Dingle jest niebezpieczniejszy, a z drugiej strony Widow ma tak mało HP, że chyba nią się właśnie zajmiemy w pierwszej kolejności. A. Ale ten mały zasięg nie pomaga. Ale dobra, już załatwione. Tylko jeden pajączek jeszcze nam został. A ja muszę się nauczyć, że przy tej postaci musimy bardzo blisko stać naszego przeciwnika. Może nie aż tak. Solkaja testy się ma, ale przynajmniej jest damage up. Tragedii nie ma, możemy jeszcze... Tak, teoretycznie nie powinno być secretu kolidującego, też no, mającą krawędź przy bossie, ale mimo to sprawdzam. Z tej strony też możemy to sprawdzić. Tak jest. I zużyjemy ostatnią bombę. Wydaje mi się, że wszystkich tam bym nie sięgnął. Bo mamy się nie przejmuje, bo mamy przedmiot, który nam będzie raz na jakiś czas podrzucał bombę. Idziemy dalej, miejmy nadzieję, że nie zginiemy za szybko, mając tak mało zdrowia. Volt. Nie ma spektral. Ale one-shotuje tych typków. I mamy tinted jak na potem. Tu sobie zrobimy przejście. Okej, jeszcze nie dostaliśmy bomby. Kluczyk oczywiście zostawiamy na itemie. Na ten itemie. Pibank. Niestety nic użytecznego. Chyba po prostu ciężko się pomęczę z tymi ogniskami. O właśnie. Tylko dlatego, że mam tak mało zdrowia, w innym wypadku bym po prostu gonił. I jeszcze wy. Świetnie, możemy się cofnąć. I miejmy nadzieję dostać jakiegoś Solhareta. To było w tym pokoju. Muszę mieć na uwadze, że tu też jest...
to przesuniemy tylko, żebym jakby będę wyjazdł z kluczykiem przypadkiem nie zahaczył. Niespecjalnie. To też załatwimy od razu. Mamy bossa. Oj! Okej. Okay. Stąd będzie łatwiej. I może z tym poczekajmy. Jak widzieliśmy ostatnio, nie idziemy najlepiej z bossami. Tak rzadko grając w Isaaca, ale... Może nie zginę tak szybko. Zobaczymy. Nie wiem, co wy robicie. Okej, już wiem, co robicie. Okej. Na szczęście mamy już serduszka po drodze. Mamy też kasę, ale dosyć mało. Mamy... miejsce na... secret. Okej, okay. To nie jest to miejsce. Musi być na prawo od... Crustiumu. Ojej. Ja myślę, że to jest lepsze połączenie, bo nie ma teoretycznie szybkiego przeciwnika. A dalej monstro nas może zaskoczyć. Zobaczymy. Wydaje się, że to jest lepsze połączenie niż ostatnio. Diuka moglibyśmy dokończyć. Bo na nim się głównie skupiliśmy. Okej. Okay. Nice. A szkoda. Szkoda, że nie udało się HRT zachować wcześniej. Ale też nie możemy nic zrobić. Nawet do Crustiumu nie możemy pójść. Okej. Okay. Jedziemy dalej. Już nie odpychamy przeciwników, więc trzeba mieć to na uwadze, za to możemy zadawać obrażenia wielu przeciwnikom jednocześnie. Co jest dużym plusem. Szczególnie, że nasze pociski wracają, więc nawet czasem tym samym pociskiem będziemy mogli zadać jednemu przeciwnikowi kilka razy obrażenia. Tu nie ma żadnego ciekawego kamienia, niestety. I się wpakowałem. Okej, damy jeszcze jedną szansę. Gameboy? Okej, dlatego, że nie mamy żadnego przedmiotu pod spację. To weźmiemy. I mamy tyle bomb. Powiedzmy, że tamto to była odgrzewka. Bardzo dobrze mi idzie. Jak już sobie resetuję, to mogę jeszcze raz pozwolić sobie na to. Okej. Okay. Może teraz będę miał szansę. Liczę na jakieś sulheta. Nie będzie tu żadnych montaży. Mogłbym jak najbardziej po prostu teraz dać wyłączenie nagrania i sobie cisnąć od początku, ale nie będę udawał, że jestem jakimś masterem w Isaacu tak długo nie grając. I w sumie nawet nie wiem, czy mi zależy, żeby być takim masterem, jak kiedyś się było, że no, trzeba było... Znaczy, wiadomo, że się grało dla przyjemności, ale też się grało... Znaczy, jakby przejmowałem się, jak na przykład przegrywałem wyścig, bo tak często gram w tą grę, jak mogę być tak słaby. A teraz gram jedynie, gdy chcę nagrać filmik na YouTube'a, więc jak ginę, to jest po prostu zrozumiałe. A co pewnie będzie ostatni reset, że jak teraz zginę, to już... Znaczy, o to chodzi, że raczej nie zginę tak szybko jak wcześniej, bo... już jakaś rozgrzewka była. Plus mamy bardzo porządny przedmiot... bardzo porządne przedmioty. Na początek.
Tak więc myślę, że do pół godziny przynajmniej wbijemy. Ja szczerze mówiąc nawet myślę, że o wiele dalej niż pół godziny pójdziemy. Stop! Ale zobaczymy. Mamy kolejny przedmiot i nie mam pojęcia, co to jest. Nie wiem, czy to dobrze. Wydaje mi się, że to jest knife. Po prostu. Zobaczymy. Dobrze, że to nie jest mój jedyny atak, mając ten właśnie tych. A nie mam bomby, to nawet nie mam co się tu zastanawiać. Dalej nie mam bomby. Ale muszę pamiętać, że w pokoju niżej jest coś ciekawego. To tak załatwimy. Sio. I załatwimy bossa. Okej, okay, to jest bardzo fajny przedmiot. Znowu damage'a. To sobie weźmiemy. I gdzie jesteś? Tu. Dostaliśmy bomby, bardzo się przydadzą. Tylko teraz muszę pomyśleć, żeby w tym pokoju nie zginąć. Okej. Okay. Czy jest sens dalej iść? Niekoniecznie. Mamy grotto podobnie jak w wcześniejszym podejściu. Okej, okay, jest kluczyk. Mamy zapas kluczyków, więc o tym nie musimy się martwić na razie. Tu żadnych X-ów. Jest X. Przynajmniej się zwróciła bomba. I mamy mnóstwo ścieżek do sprawdzenia. Czego nie jestem fanem. Wolę jak jest po prostu... Najlepiej jedna, ale na przykład dwie lub trzy ścieżki do sprawdzenia. Wtedy są małe szanse, że... wybiorę złą ścieżkę. Ewentualnie jak na przykład teraz bym trafił od razu do bossa, to tutaj i tak muszę się wrócić, żeby jeszcze przedmiot znaleźć. Czym to się różni? Po prostu buźką, czy...? Okej. Okay. Skapluję też fajnie. Fyrczę. I znowu teleport. Może teleport. Czemu nie? Tu nie mamy po co wchodzić, mając tylko 4 centy. Mamy skrzyneczkę. Możemy to sprawdzić, czemu nie? Wow. Mamy przedmiot pod spacją, nie jakiś idealny, ale... ujdzie. Też nie ma co zużywać bomby. I mamy ostatni pokój. O! Nie wiem, czy jestem fanem tego połączenia, mimo że wszedłem w jego pociski. To jakoś przeżyłem. O, za to tego nie przewidziałem. One up. I coal. Mamy double coal? Czy coś mi się pomyli wcześniej? Nie zwróciłem uwagi, czy tym razem też mamy coal na start. Oba kluczyki są niezastępne dla nas. Bombę sobie zachowamy. I... to już sprawdzę. Okej, okay, to jest fajny przedmiot w takim wypadku.
idziemy dalej. No ale tam, mimo że mamy chyba 7 kluczyków, to nie wiem, czy jest sens iść do sklepu. Może jak byłby greed, ale... Czy ja wiem. Mamy Empress. Kolejny kluczyk, tego nam nie zabraknie przez długi czas. Chyba, że zacznę nagle Golden Chesty otwierać. O! Okej. Okay. Mimiki jednak chcą tutaj celować ludzi. A w praktyce nie ma... Tak samo jak w Enter the Gungeon, nie ma powodu, żeby nie strzelić do skrzynki. Okej. Okay. Może nawet tego nie chcę? Chciałbym sobie Soul Hearty stamtąd pozabierać, ewentualnie. Może rozwalę te ogniska i wezmę ten przedmiot, żeby szybko zginąć. Weźmiemy go, wejdziemy i użyjemy tu bomby. Okej. Okej. To był Hangman. A w sumie szybciej niż Empress go użyję. Ja zawsze te przedmioty zostawiam na czarną godzinę i w praktyce nigdy nie używam. Nawet jak zginę, to właśnie... mogłem użyć. Pójdziemy w dół w pierwszej kolejności. Mały gisz. Jeżeli sobie pójdziemy wyżej sprawdzić, co tam ciekawego było, może dadzą nam bombę? Nie. Miałem mówić, że mogę tu wejść, ale na pewno nie ma szans, żeby przewidzieli, że tylko karetą się tu dostanę i bym utknął w środku. Nie chcę tak podejścia skończyć. Nope. Nie ma szans, żeby to przewidzieli. To jest najgorsze, że kusi mnie, żeby sprawdzić, tylko jakby to był live, to nie ma problemu, po prostu zesetuję potem podejście i tyle, ale nie, to jest filmik na YouTube'a i nawet nie jest w takim czasie, że można by teraz przerwać odcinek. I troszkę byłoby szkoda tego builda. Przynajmniej mi nie byłoby szkoda. Zobaczymy... Nie mamy nawet bomby nie mamy, no. Nie ma bomby. Można kupić? Ciekawe. Myślę, że będziemy walczyć trudno. No to pójdziemy w prawo. Wydawało mi się przez sekundę, że widzę tutaj X-ik, ale nie, pomyliło mi się. Damage up. I tak to załatwimy. Czym ty jesteś? Okej. Okay. Joker się przyda. Jak najbardziej. Nawet bardzo chętnie go użyję. Coś jeszcze. Ty i ty. Jest kluczyk. Bo tego mamy mało, jak widać. To szybko załatwimy. Okej, okay, chyba tyle. To weźmiemy, to weźmiemy. I to weźmiemy. Jeżeli zużyjemy sobie jeszcze tego... Ten czerwony kontener, czerwone serduszko. To będzie mieli latanie. I o ile się nie mylę, damage up. Chyba nie ma sensu więcej zwiedzać. Oj, przepraszam, akurat chciałem sprawdzić, bo pewnie słyszeliście wibracje. Może
załatwię to, żeby nie było więcej wibracji właśnie. Żeby ty nie sprawdzał swojego telefonu. Pheromones. Tu mamy dokładnie nic interesującego. I... dół. I w dół. Może w lewo? 13 kluczy. Okej, chcemy to. Ej, jakimś cudem nawet mnie nie walnęło. Spodziewałem się jednego hita i po prostu, że przyspieszę przy kolejnym ich ataku. To co, jeszcze przejdziemy pewnie do bossa się zbliżamy, patrząc jak długo musimy iść. No właśnie. Więc z tym jeszcze poczekamy. Z tym poczekamy. Pójdziemy sobie jak najwyżej się da. Prawie tam, gdzie jest skrzyżowanie, jeszcze nie zwiedzaliśmy tutaj. I pójdziemy w lewo. Okej, dajcie mi sekundkę. Okej, a to kontynuujemy. Co tu się dzieje? Patrząc ile mam bomb, chyba po to i tak pójdę. O tak to zrobimy. Okej. I jeszcze prawa strona do zwiedzenia. Chyba i tak nie walnie? Okej, nie walnie jakimś cudem. Jeszcze ostatnia ścieżka. Pewnie na tym flaszu wykorzystamy też Jokera. Chociaż niekoniecznie, zobaczymy. O! Nawet dźwięku nie było. Już miałem mówić, że chyba dźwięku nie ma, ale... nie jestem pewny. Jest. I więcej sklepów nie będzie, jeżeli nie pomyliłem poziomów, ale... tak czy siak kupimy bombę. Tyle miejsc na sekrety, że chyba nie ma sensu marnować bomb. Odpuścimy sobie. I pójdziemy prosto do bossa. Nie pomyliłem. Okej. Tak to mu nacisnąć w przeciwieństwie do tych wcześniejszych podejść. Nic takiego zachwycającego. Odpuścimy sobie. Teraz, znaczy, jak wziąłem i wszedłem, to pomyślałem, że mogłem wziąć nie polejt, tylko... a nie wiem, pewnie nawet jak się to nazywało. Ten przedmiot, który pozwala nam do Dark Worldu przejść. Ale z drugiej strony najpierw sobie wymaksuję... najpierw w ogóle zobaczymy chest. Potem można próbować w drugie przejście możliwe. Okej. X-a tu niestety nie widzę. Na szczęście też strasznej biedy z serduszkami nie mamy, więc jest w porządku. I chciałbym się pozbyć w końcu tego czerwonego serduszka. A, miałem Jokera wykorzystać. Trudno. Na pewno jeszcze będzie szansa. To wdając. Troszkę późno. Patrząc, że kasa niekoniecznie nam już się przyda. I jeszcze ty. Fajnie. Przynajmniej 6 serduszek mamy. Nie jestem fanem takiego pokoju jak teraz. Był po prostu strasznie ciemny. Nie, że jakiś ciężki, tylko bardzo słaba widoczność. Okej. Kluczyk. O! Już myślę, że go załatwiliśmy. I zrobimy tutaj kółko pewnie.
Jeszcze coś? Możemy sobie tutaj zaglądnąć. Wszystko fajnie, w ogóle spacji nie użyłem, z tego co zauważyłem. Ale nie było potrzeby nawet na teoretycznie trudnym bossie, który mieliśmy dopiero co? Na ostatnim poziomie. Jeszcze sobie odwiedzimy tutaj. Świetnie. Muszę mieć to na uwadze. Łatwo straciliśmy te dwa serduszka. Mam nadzieję, że to nie będzie problem na dłuższą metę. I z Jokerem czekamy do walki z bossem. Jeżeli się pojawi jakiś tam deal pedevil sam z siebie, to wiadomo, że nie będziemy marnować karty. Okej. Okay. O właśnie. Dobrze jest. I sobie odpuścimy nawet Cursium. Jeszcze jedno serduszko byśmy stracili. A patrząc jaką właśnie ten głupią stratę mieliśmy ostatnio, to może lepiej sobie zachowamy. Nie ufam temu, ale... Okej. Okay. Nie wiem, co ty myśleć. Zwykły pokój z trzema skrzynkami. I niżej. Troszkę jak Super Meat Boy wyglądali. Tu na pewno nie ma żadnych X-ów. Tu też... To muszą być zwykłe kamienie. O! Płonąca łza. I jeszcze ty. I jeszcze ktoś. Bomba chyba spadła. Nie, serduszko. Kółko, czyli... A, do bossa się zbliżamy. Was pierwszy raz widzę. O ile się nie mylę. Do Cathedral sobie zostawimy Jokera. Bo tam na pewno nie trafimy na deal Fedevil. Czy jest sens więcej zwiedzać? Chyba nie. Okej. Co to jest? One upa mi dało. I oczywiście nawet tego tekstu nie przeczytałem, co wyskoczył. W takim wypadku pozwiedzam. Poszukałem kiedyś Solheita jeszcze i miejmy nadzieję, nie stracę tych serduszy w jakiś głupi sposób. Okej. Okay. W tej ścieżki jeszcze jest jedna do sprawdzenia. Ach, szkoda. Uff, to było zagamblować. Bałem się, że to mogło być bad trip. To by mi zabrało aż do połowy serduszka. Ale przynajmniej wiemy, kto to jest Balls of Steel. Będziemy mogli to potem wykorzystywać, jeżeli dostaniemy jeszcze jednego takiego pila. Tego podniesiemy, żeby więcej nie spotkać. Czy tutaj widzę jakieś X-y? Nie. Czemu nie? Wszystko fajnie. Tu na pewno nic nie przegapiłem. Nie, na pewno nic nie przegapiłem. Możemy iść do Cathedral. Znaczy to wiadomo, to jakoś Capital chyba się teraz nazywa. Zobaczymy. Powoli do przodu i...
jesteśmy. Nie kapitel, tylko chapel. To jest. Akurat mam Curse of the Blind, więc nie będę widział jakie przedmioty. Cięcie z zaskoczenia i nie jestem pewny o czym mówiłem. A, że Curse of the Blind sprawia, że nie widzę jakie przedmioty bym podnosił. Więc znowu poczekamy z użyciem Jokera. O ile w ogóle przejdziemy bossa, czyli jeżeli zginiemy tak jak ostatnio, no to karta się troszkę zmarnuje. Ale zobaczymy, może nie będzie tak źle. Nice. Lubię Nine Lives. Szczególnie, że... Tak, mam dwa przedmioty kota. Więc może Joker nawet mi pomoże na następnym floorze. Tu jest Ikik. Okej. Całkowicie bezużyteczne, ale przygajne. To jest jakieś szczególne, czy po prostu inną teksturę dali? Przynajmniej teraz się nie przekonamy. To jest... nie wiadomo co, więcej opuszczę. Gatekeeper. Nie wiem, czy tankowanie go to był dobry pomysł. Jedyne co mogę zrobić, to was przeprosić za te przejewniki. A to i tak na szczęście już było tylko zobaczenie animacji kończenia się tutaj przeciwnika. Po prostu sama akurat... O, poważnie nic nie rozwaliłem. Może to się nie da. Okej, dla pewności stanę tuż koło tego. Już je. Okej. W przyszłości może lepszą taktykę użyję. Tam baby. Nie wiem czy dobrze, że użyłem teraz, ale... Mówiłem, że będzie zostawiony na kolejny floor, ale w praktyce nie widziałem jakby problemu z użyciem tego teraz. Czyli tak czy siak bym wziął ten przedmiot. I niestety nie okazał się nim ten. Myślałem, że to będzie jakiś przedmiot kota. Liczyłem na to. Się nie udało tym razem. Tu nie... O, ty przejdzie dalej tylko. Liczę na przynajmniej jednego Soulhearta. Tu nie widzę żadnych X-ów. Okej. Może nawet zaryzykuję i pójdę do Cursed Roomu. Czemu nie? Mam 10 żyć. Gapi Spo! Przyda się. W takim wypadku. Nice. Już nie wyglądam jak Gapi, aj. Mam nadzieję, że coś się nic nie zbugowało. I że dalej jestem Gapim. Tak jest, jestem Gapi. Jeszcze to. Ok, możemy iść dalej. I pierwszy raz odwiedzimy Chest. A raczej jego odpowiednik w tym modzie. O, powinienem to brać. Jak on Gapi spał, to jasne. Znajdziemy jeszcze sobie secret w takim wypadku. Sekundka, może tu jest super secret. Tak jest. Aj. Jakbym to wiedział, to bym sobie zachował Jokera. Ale to nie ma większego znaczenia, patrząc, że
mamy Gapiego. Po prostu mogliśmy dostać jeszcze jeden jakiś fajny przedmiot. Już mniej istotny. W porządku, możemy stąd iść. Tak jak mówiłem, możemy odwiedzić odpowiednik Chest. I co to będzie? Coś zielonego. Garden? Okej. O, dają tutaj kipisy. Okej. Ciekawe rozwiązanie. Manico Power. Magneto. Beam nic nie robi i na Anarchy School Book nie chcemy. Ale muzyka fajna. Okej. Przez całą grę nic nie eksplodowało, czyli to jest cało. Pauza eksplodowała, okej. Okej. Tego mojego pomocnika niebieskiego łapię. Więc być może to nie była najlepsza decyzja. Ale raczej tej gry nic z tego nie będzie, przynajmniej mam nadzieję. O! Ja powiem, że przekroczyłem wszystkich. Poczekamy sobie z tym. Patrząc jak musiałem, znaczy jak tankowałem ostatniego bossa, to wątpię, że miał strategię na tego bossa. I liczę na jakieś serduszka. Ewentualnie jakiś właśnie defense. Ciekawszy. Coś jeszcze? Fajnie. O! Nie skumałem, że co samo się dzieje na dole. Chciałem po prostu przede wszystkim uciekać od tych na górze i potem się kapnąłem, że dokładnie to samo dzieje się na dolnej części. Leaf. Okej. W ten sposób, jeżeli chciałbym bardzo strategicznie do tego podejść, kolejnego bossa, to mógłbym popatrzeć, co on ciekawego robi. Chciałbym one upa, żebym mógł go wymienić na 3 sulchety. Ale nie wiem, czy dostanę tego, co chcę. To, co chcę raczej. O! Okej. I wracamy na sam początek. Tu już powinno być mniej pokoi. Patrząc, ile zwiedziliśmy już. Wchodząc tylko w jedną z dostępnych na początku ścieżek. Nic ciekawego, niestety. I jeszcze jedna ścieżka. Jak widzicie, to była bardzo krótka. Ostatni pokój. I daje nam akurat losowy atak. Na szczęście jakimś cudem nie dostaliśmy hita. I niestety, zamiast znaleźć jakiegoś one-upa, jedynie straciliśmy jedno serduszko. Więc teoretycznie mamy mniejsze szanse, niż jakbyśmy od razu poszli walczyć z bossem, kimkolwiek on jest. Zobaczymy. Premium. Co? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co mnie bije? Co mnie biło? Nie wiem, nieważne. Ważne to, że wygraliśmy. Czy jest inny ending? Bardzo wątpię. No właśnie. Tak więc może wybierzemy ostatnio na kolejny odcinek kogoś, jeżeli będę pamiętał. Może odpowiednik. Znaczy jeszcze Megi jakby nie sprawdzaliśmy, czyli Mephistopheles, Joba. Ciebie sprawdzaliśmy. Ciebie jeszcze nie. Pilata jeszcze nie. Abrahama. Oj, nie jestem pewny.
Na pewno Heretica sprawdzaliśmy i któregoś z tych jeszcze jednego, co miał one upa i wtedy przegraliśmy ostatnio. Ale dobra. Dzięki wielkie, że... Dzięki wielkie, że oglądaliście i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Żegnajcie.